Wieczorek przy mikrofonie. Wieczorek przy mikrofonie, letnie studio. Porozmawiamy teraz o kobiecej piłce, bo w Łęcznej dwa razy z rzędu Mistrzostwo Polski. I tak dziwnie się składa, drodzy Państwo, że o kobiecej piłce będzie rozmawiało trzech facetów. Witam panów serdecznie. Witam serdecznie. Przedstawcie się właśnie, panowie. Patryk Błaziak, trener drugiej drużyny juniorek. Artur Kochański, marketing. Panowie, no musicie wytłumaczyć trochę, bo telewidzowie będą zdezorientowani, że rozmawiamy o piłce kobiecej, a faceci po prostu tym mówią. Wytłumaczcie się i dziewczyny. Oczywiście. Nasze dziewczyny są obecnie na Litwie na zgrupowaniu i turnieju, do którego się przygotowują. No i niestety, żadna nie została, wszystkie są, walczą o miejsce w składzie i my... To znaczy dobrze, tutaj. Bo są zdrowe, bo tak, jakby została, to znaczy, że jakaś kontuzja jest, czyli tak. Rozumiem, że wszystko w porządku. Tak jest. Walczą, przygotowują się do sezonu, za chwilę jest wyjazd do Holandii, gdzie powalczą o Ligę Mistrzyń. Najważniejszy nasz cel i dzisiaj my tutaj tłumaczymy. Jesteśmy... A one trenują. Tak jest i odpowiemy na każde pytanie. Dobrze, panowie, to ja pierwsze moje pytanie, bo to jest rzadkość. Mistrzostwo Polski dwa razy z rzędu. Jak to się robi? Ciężka praca przede wszystkim, bo to nie jest praca rok, dwa czy trzy, to jest budowanie od początku, gdzie ta kobieca piłka powstała w Łęcznej. No wiadomo, w tak małej Łęcznej utworzyć kobiecą piłkę nie jest łatwo. Zrobiliśmy to pierwszy rok super mistrzem Polski, drugi podtrzymanie, no i teraz dalsza praca. No, parę zawodniczek odeszło, czy do Bundesligi, czy do Hiszpanii, jak Emilia Zunek i dalej. Transfery, przygotowania, systematyczna praca i szkolenie młodzieży, bo nad tym teraz też dużo pracujemy, bo awansowaliśmy do CLJ-U17, gdzie zmierzymy się z najlepszymi drużynami w Polsce, z młodzieżowymi drużynami. 17-latek, rozumiem, tak? To jest maksyma wieku, tak? 17 lat. To znaczy w tym roku utworzyliśmy sekcję juniorek, to znaczy grupę juniorek i udało nam się awansować do tej najlepszej ligi. No, jako mistrz Polski musimy starać się wychowywać zdolne, młode dziewczyny nasze tutaj z Łęcznej, z regionu i naszym zadaniem jest te najlepsze, czy tak jak z Wierzchowisk tutaj Kamila Osejkowska w tym roku debiutowała w pierwszej drużynie, czy teraz Milena Kazanowska z Potoku Sitno, spod Zamościa, reprezentantka Polski już jest na obozie na Litwie i walczy o miejsce, no to my patrzymy tutaj, żeby nasze wychowanki krok po kroczku szły i doszły do tej pierwszej drużyny, tak. Czyli rozumiem, taki Ajax Amsterdam, tak? Jednym słowem chcecie bazować na własnych wychowankach, wychować, odnosić sukcesy, czyli zdobywać Mistrzostwo Polski, a później otwierać dziewczynom drogę na cały świat, tak? Dobrze myślę? Uważam, że to jest najlepsza droga, żeby w Mistrzu Polski była wychowanka, no już niedawno nasza Kwietniewska zakończyła karierę, poddała się rodzinie, rodzina, mąż, dzieci i dalej będziemy pracować, bo jest Weronika Kiepura, która obecnie przechodzi rehabilitację po ciężkiej kontuzji kolana. Są inne zdolne, młode zawodniczki, które już bez skrupułów mówią, że one chcą być tam. Chcą mieć medal kolejny, chcą walczyć o miejsce i chcą być pierwszej drużynie. To dobrze, to taka atmosfera walki, konkurencji chyba sprzyja temu, żeby wychować następne pokolenia, które mogą zdobywać Mistrzostwo Polski. Panowie, a rozmawiamy o wychowankach, a czy jakieś zakupy, jakieś wzmocnienie, czy gramy tym samym składem zwycięskim, bo zazwyczaj zwycięskiego składu się nie zmienia, jak to mówił słynny trener Polski. To znaczy, to jest dobre pytanie, bo akurat u nas w tym sezonie nastąpiły bardzo duże zmiany. Odeszło dużo czołowych dziewczyn, czy Emilia Zdunek do Hiszpanii, czy Patrycja Balcerzak do niemieckiej Bundesligi. Grzywińska zamieniła na medykoń, no i dużo tych zawodniczek podchodziło, ale my dalej, u nas każdy chce grać w Mistrzu Polski i to jest cel chyba każdej dziewczyny, żeby zdobyć to Mistrzostwo Polski i testujemy dużo zawodniczek. Też czołówka polskiej ligi. Czyli rozumiem, że jakieś zasilenie szykuje się, tak? Oczywiście, już codziennie, że tak powiem, są newsy o kolejnej nowej zawodniczce i myślę, że nie grunt zrobić bombę, tylko powoli sprawdzać konsekwentnie, żeby te zawodniczki w rzeczywistości naprawdę się przydały i żeby ta jakość ich była sprawdzona i żebyśmy wiedzieli, że przez cały sezon możemy na nie liczyć piłkarsko, bo nie możemy sobie pozwolić na byle jakość, jeżeli chcemy awansować do Ligi Mistrzyń.
i zdobyć trzecie z rzędu Mistrzostwo Polski. Dobrze, jak marketingowo, jak to sprzedaj ten sukces, bo tak jeżeli rozmawialiśmy tutaj też w studio z piłkarzami, no to wiadomo, że oni walczą o pierwszą ligę, że starają się te rodziny przyciągnąć na stadiony, a co wy robicie? Co wy robicie, żeby właśnie tą piłkarską ligę kobiecą pokazać, żeby tych osób było więcej na meczach? No głównie, prawda, zajmujemy się kontaktem, tak, z rodzinami, bo u nas, jeżeli chodzi o kobiecą piłkę nożną, przychodzą głównie rodziny, prawda, z dziećmi, mamy dużo wizytacji w przedszkolach, nie przedszkolach i tym podobnych właśnie instytucjach. Czyli rozumiem, że tak jak drużyna piłkarska męska, też stawiacie na rodziny, na to, żeby było to wydarzenie, żeby to było święto trochę rodzinne, żeby można obejrzeć mistrzenie Polski, ale też fajnie spędzić czas po prostu z rodziną. Tak, wiadomo, większych meczach, prawda, organizowanych, organizujemy także podczas meczów jakieś różne zabawy dla dzieci, atrakcje typu maskotki na meczach zapraszamy. Czyli jednym słowem cały marketing poświęcony temu, żeby jak najwięcej osób znalazło się na meczu. Tak, właśnie chciałbym, żebyś jeszcze skomentował. To, co kolega powiedział, to, że ja jestem trenerem, to nie znaczy, że zajmuję się tylko i wyłącznie swoją drużyną. My się spotykamy, my organizujemy spotkania czy w szkołach, czy w przedszkolach, czy spotkania z rodzinami, żeby zaszczepić. Mamy przedszkole, z którymi trenujemy, mamy szkoły wizytacji, gdzie pokazujemy, czym jest dla nas GKS Górnik Łęczna, czym się zajmujemy całe życie, bo ja 19 lat grałem w piłkę, 9 lat jestem trenerem, a mam 29 lat dopiero. Więc całe swoje życie oddałem tej piłce i ja pamiętam, jak ja byłem zakochany, a że czasy się zmieniają, to jednak rodzic już tak nie podchodzi, jak my kiedyś młodzi na boisku się wiązaliśmy, to więc chcemy tą całą Łęczną związać w tym sportowym trybie, żebyśmy wszyscy przychodzili na mecze, rodziny, dzieci, nasze dziewczyny, czy znajomi, tak, po prostu wszyscy. Stadion mamy wielki i naprawdę piękne, ciężko jest go zapełnić i my jesteśmy tutaj, Artur, Mariola, i są od tego, żeby tych ludzi troszeczkę na ten stadion zwołać, bo nie jest łatwo, żeby samemu z siebie w tych czasach wyjść, wziąć rodzinę, przyjść na stadion i kibicować. No bo męska piłka, wiadomo, GKS Górnik Łęczna, ekstraklasa, parę sezonów, dwa awanse. I to naprawdę, te czasy były piękne, bo ja przychodziłem na stadion, ja podawałem piłki, ja wyprowadzałem zawodników, byłem dumny z tego, że mogłem to zrobić, a teraz czasami trzeba namawiać. I to jest przykre, ale nad tym chcemy pracować, żeby rodzice, dzieci chętnie przychodziły na stadion, były dumne, że są na stadionie, kibicują, że ich dzieci wyprowadzają piłkarzy, czy inni podają piłki. To jest fajne i do tego dążymy, żeby wróciły te czasy, że ten stadion naprawdę, jak ja kiedyś przychodziłem, to siedzieli na schodach. Panowie, co ja wam tego serdecznie życzę. Kibicuję oczywiście, żeby było trzecie zwycięstwo z rzędu, a moimi gośćmi byli... Błażek Patryk. Artur Koński. Oczywiście reprezentanci czy przedstawiciele piłki nożnej kobiecej w Górniku Łęczna. I na pewno tutaj od dziewczyn, bo byliśmy dzisiaj w kontakcie też tak i z trenerami i z dziewczynami, to powiedziały, że na pewno, żebym powiedział, że zrobią wszystko, żeby do tej Ligi Mistrzyń wejść i zrobią wszystko, żeby to trzecie mistrzostwo z rzędu wywalczyć. Kibicujemy i trzymamy kciuki. Panowie, na pewno tak będzie, bo jest siła, jest moc, więc tego serdecznie życzę. Tak jest, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.